Ilość rekomendowanych badań USG w ciąży wynosi 3. Są to badania pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, między 18 a 22 oraz między 28 a 32. Dzidziuś leży w położeniu główkowym, tak? Czyli nad spojeniem jest główka dzidziusia. Widać w środku struktury mózgu prawidłowe, tak? Możemy tą główkę zmierzyć odpowiednio. Następnie patrzymy, w którą stronę dzidziuś ma ułożone ciało. Określamy długość kości udowej. Jest to kolejny pomiar, który w trakcie tego badania w kalkulacji matematycznej będzie wykorzystywany do tego, aby policzyć szacunkową masę. Warto wspomnieć o badaniu, które nazwane jest echo serca płodu. Jest to badanie, które bardzo dokładnie ocenia budowę i funkcję serduszka maleństwa i również nie jest to badanie szkodliwe. Chyba na sztafkę nawet w tej chwili możemy czynność serca tak orientacyjnie określić. Trudno mówić jest o tym, że jakaś określona ilość badań w ciąży jest szkodliwa, dlatego że nie są to badania szkodliwe. I zdarza się, że lekarze podglądają i mierzą dzidziusia na każdej wizycie, sprawiając tym ogromną radość pacjentce.